W jakim wieku, twoim zdaniem, powinno się zacząć swoją przygodę z medycyną estetyczną? Świadomość medycyny estetycznej powinna być już od najmłodszych lat. Z tego względu, że obecnie kobiety za późno dowiadują się, jak dbać o kolagen i o elastynę, no i zaczynają przesadzać z medycyną estetyczną. Jeżeli ta świadomość od najmłodszych lat, czyli ja tu mówię od 18-19 roku życia, byłaby jak zadbać o ten kolagen, czyli poprzez kremy, poprzez odpowiednie masaże, to tym później one sięgną po zabiegi już takie grubsze z medycyny estetycznej, więc ja uważam, że ta świadomość powinna być jak najwcześniej rozpoczęta. W takim razie w jakim wieku ktoś powinien odwiedzić taki salon medycyny estetycznej? Do mnie pacjentki trafiają już w wieku 20-21 lat, ale nie po to, żeby się odmłodzić, tylko żeby podkreślić swoją kobiecość. A ja wtedy je edukuję, co mają robić w pielęgnacji domowej, aby ten wygląd rzeczywiście ładny, naturalny i młody był przez najbliższe lata u nich i w ich życiu. Panuje takie przekonanie, że warto iść do takiego salonu medycyny estetycznej w momencie, kiedy jeszcze się nie ma chyba zbyt głębokich bruzd, chociażby na czole czy wokół oczu. Czy jest faktycznie prawdą, że powinno się przyjść zanim one powstaną, żeby właśnie nie były głębsze? Czy jest w tym trochę prawdy? No nie, no dlaczego mają dopiero kobiety przychodzić, kiedy już coś się pojawi? Powinny one już odwiedzać kliniki, gabinety medycyny estetycznej już troszeczkę wcześniej, żeby zapobiegać temu pojawieniu i wykonywać odpowiednie zabiegi, aby nie dopuszczać do pojawienia się oznak procesów starzenia. Więc tutaj zachęcam, aby kontaktować się ze swoimi lekarzami prowadzącymi i wdrażać odpowiednie metody pielęgnacyjne i odmładzające. To jest tak samo jak z dbaniem o włosy, o paznokcie, tak samo powinno dbać się o twarz i o swoją urodę. Czy będzie kiedyś naturalne to, że jak się chodzi do internisty, to tak samo przychodzi się właśnie do swojego lekarza medycyny estetycznej? Ja myślę, że ta świadomość Polaków jest coraz większa i to rzeczywiście będzie na porządku dziennym, że kobiety będą mieć w swoim kanonie urodowym to, że muszą odwiedzać systematycznie lekarzy medycyny estetycznej i dbać tak samo o urodę, jak dbają po prostu o ciało, o samochód, o mieszkanie i o męża. Systematycznie, czyli jak często? Przynajmniej, minimalnie raz na pół roku, ale ja swojej pacjentki uświadamiam, że jest lepiej odwiedzać moje kliniki przynajmniej raz w miesiącu. Witam wszystkich, Maciej Panek, ekspert medycyny estetycznej. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału przeambitni.pl. Komentujcie, dawajcie wszelkie uwagi, łapki w górę. No i serdecznie zapraszam do oglądania programu Młodość na zamówienie na TVN7, a także na Playerze. Do zobaczenia.